Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnych zajęciach, które będą dotyczyły bluesa. Na gitarze, oczywiście. Poprzednie zajęcia były wykładem, na którym sygnalizowałem pewne rzeczy. Dzisiaj przejdziemy do rzeczy. Weźmiemy na warsztat bluesa w A. Uwaga, gitara jest nastrojona w stroju klasycznym. Jedziemy. Zaprezentuję Wam najpierw pewną frazę, którą będziemy się dzisiaj zajmować. Bardzo proszę. Fraza bluesowa w tonacji A-dur. Ja wspominałem o tym na wykładzie. Otóż blues jest taką muzyką, w której bardzo ważną rolę odgrywa improwizacja i emocje. Czyli za pomocą tej umiejętności improwizowania przekładamy nasze emocje na to, co gramy. I tutaj chciałbym Wam zaproponować pewną zabawę, a mianowicie ja będę grał, prezentując Wam, będę grał ten przykład muzyczny, który przed chwilą słyszeliście. Będę grał go w różnych wariantach. Widzicie dokładnie gryf, widzicie, co gram, widzicie, jak gram, gram wolno, a Wy spróbujcie za mną podążać. Każdy na swoim poziomie. Jaki jest cel? Cel jest taki, żebyście po przerobieniu tego materiału byli w stanie swobodnie poimprowizować podkład, jakiś akompaniament zagrać w tonacji A. To jest pierwszy etap. A drugi etap jest taki, aby móc swobodnie poimprowizować, zagrać temat w oparciu o własny akompaniament i zaimprowizować. Jest to bardzo cenna umiejętność i przechodzimy w takim razie do działania, moi drodzy. Sam się w ten sposób nauczyłem, więc również innych do tego i Was wśród nich namawiam. Będę grał, zagram ze trzy obroty tej frazy, a Wy próbujcie ze mną grać. Ok? Raz, dwa, trzy, cztery. Thank you.
Pięknie. Ja nie słyszałem tego, co gracie, ale wierzę, że graliście, po pierwsze, po drugie, że fajnie graliście. To jest zupełnie inne podejście do grania, nowe dla wielu z was być może, ale warto również to poznać. Na pewno zwróciliście uwagę, że ustawienie ręki w bluesie rządzi się zupełnie innymi prawami niż w klasyce, oczywiście, że tak. Natomiast no popróbujcie, pokombinujcie, warto się dowiedzieć, że też można inaczej ustawiać rękę i dzięki temu uzyskiwać inne efekty. Takim właściwie podstawowym efektem, o którym warto wiedzieć, ja nie namawiam was do tego, żebyście grali w ten sposób, macie swój aparat ustawiony, kto chce spróbować, niech sobie spróbuje, kto nie, to nie. Natomiast warto wiedzieć, zwróćcie uwagę, ja tą częścią dłoni tłumię struny basowe, i w ten sposób uzyskujemy taki efekt. Taki troszkę perkusyjny, prawda? Tutaj też zastosowałem, w tym co pokazywałem wcześniej, taki akord subdominantowy, w którym gram kciuk. Gram bas, fi z kciukiem. Wy tego nie złapiecie, ponieważ macie inne instrumenty, więc łapcie tak. Kto z was ma ochotę, może spróbować złapać to w ten sposób, na przykład. O. Tak, czyli bez wrzucia kciuka. Ostatni akord w triadzie mamy E-dur, D7, D7, ta figura nazywa się turnaround, czyli tak jakby nawrotka. Okej. Okay. Pokażę wam w tej chwili, skupmy się na wszystkich elementach tego przykładu muzycznego. Rozpoczynamy od toniki, prawda? Proszę bardzo. To są te dźwięki, które gramy. To jest subdominanta, czyli D7. A ten akord, te dźwięki, które gramy tutaj wysoko, to jest oczywiście A7. Tylko że w innej pozycji. Prawda? Trzecim klockiem jest akord E7. Słuchajcie, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, tudzież prośby o to, abym coś pokazał, odpowiedział, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o tym, co w tej chwili prezentuję, piszcie do mnie, ja będę odpowiadał i wyjaśniał. Po to są warsztaty. A teraz wracamy do tego pomysłu, o którym wam wcześniej mówiłem. Ja gram,
a wy gracie ze mną, dobra? Tak ja uczyłem się od mojego mistrza, od Nicka Katzmana. Nick mówił, I will play and you just follow me. Ja już grałem za nim i uczyłem się tego, co on grał. Kiedy grał rzeczy trudne, mówił, wybierz sobie to, co jesteś w stanie zagrać z tego, co gram. Bylebyś grał ze mną. W tajmie, w czacie, czyli w tym samym tempie. Tonacji oczywiście i tak dalej. Gramy. Zagram tym razem intro i po intro wchodzimy razem w bluesa. Gramy bluesa. Uwaga. Zwróciliście uwagę na to, jak regularnie pracuje mój kciuk w basie, prawda? On właściwie tworzy taki motor, który całą tą muzyczną konstrukcję napędza. Ja celowo nie uczę was konkretnej partii, ponieważ chcę wam pokazać, na czym rzeczywiście polega blues. Blues, po raz kolejny podkreślam, bardzo ważnym elementem w bluesie jest improwizacja. W tym wypadku pozwalamy sobie na to, żeby troszkę to improwizować na bazie tych akordów, troszkę tam budujemy melodii, budujemy pewną strukturę bluesową, prawda? Co jest w tej strukturze bardzo istotne?
rytm przede wszystkim. Rytm, rytm i jeszcze raz rytm. Prawda? Zaprezentowałem wam już kilka takich, no nazwijmy to klocków, z których można budować taki właśnie akompaniament w tonacji i w tonacji A. Poruszamy się w tej chwili w obrębie takiej typowej bluesowej frazy, która składa się z 12 taktów. To nie ma większego znaczenia, ponieważ blues oparty jest na rytmie. To, czy on ma 12 taktów, czy 8, czy 14, czy każda fraza jest inna, jak to kiedyś bywało w delcie, to nie ma większego znaczenia. Ważny jest rytm, którego pewnie mieliście już okazję posłuchać ci z was, którzy byli na koncertach bluesowych, na przykład na moim koncercie, czy na koncertach innych wykonawców, usłyszeli ten charakterystyczny bluesowy rytm, który pojawia się w naszej muzycznej konstrukcji w tym miejscu. Zwróćcie uwagę. Czas na krótkie podsumowanie i zadanie jednocześnie, ponieważ powiem wam teraz, co chciałbym, abyście z tej lekcji wynieśli. Chciałbym, aby ćwiczenie tego, co wam proponuję, zaprowadziło was do pewnego celu. A tym celem ma być umiejętność zagrania akompaniamentu, którego głównym elementem będzie bas. Posłuchajcie, chciałbym, żebyście nauczyli się swobodnie, w zależności od tego, kto z was, na jakim jest poziomie, abyście spróbowali zagrać taki akompaniament. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu nie ma znaczenia, co gracie na strunach wiolinowych. Może być to akord A7 w tej pozycji lub tu. Przechodzimy na subdominantę. Subdominanta. Mamy? Gramy? Okej. Wydaje mi się, że jeszcze powinienem wam pokazać wykończenie, turnaround tej frazy, które gramy. Wy to widzicie, a ja się tych wszystkich rzeczy uczyłem z taśm, szumiących taśm, na podstawie nagrań, które na te taśmy nagrywałem z radia, więc często też tak było, że to radio szumiało. Nic nie widziałem, mogłem tylko słuchać i przypuszczać. I więc tak wyglądała moja nauka. Wy macie tę przewagę, że możecie sobie pojechać na warsztaty, jeżeli jesteście zainteresowani, możecie sobie obejrzeć Puchowskiego na przykład. Proszę bardzo.
Więc prezentuję Wam w tej chwili turnaround w tonacji A. W kontekście wygląda to tak. Na zakończenie jeszcze raz gram frazę bluesa w A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do pracy. Zaprezentowałem Wam pewne przykłady. Dałem Wam dużo materiału, z którego możecie zbudować swój własny, swojego własnego bluesa. Jeżeli któraś część, któryś fragment, detal tego, co zaprezentowałem, będzie dla Was owiany tajemnicą, czyli po prostu nie będziecie mogły dojść do tego, jak to zostało zagrane, piszcie, a odpowiem na wszystkie maile, na wszystkie pytania. Nadrzędna idea w graniu bluesa jest taka. To ma być dla Was przyjemność. Kiedy macie ochotę sobie coś zagrać, usiądźcie i wyraźcie siebie podczas te proste, ale genialne dźwięki. To jest istota tej muzyki. Tak jak się czujecie, tak zagrajcie. Jeżeli coś nagracie i uznacie, że chcielibyście się tym ze mną podzielić, przysyłajcie. Z chęcią posłucham, powiem Wam, co można by tam ewentualnie zmienić, nad czym można by popracować, albo powiem, że po prostu jest świetnie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, namawiam do pracy, bo o ile poprzednie zajęcia były wykładem, to są zajęcia, z którymi trzeba grać. Grajcie bluesa z Puchowskim. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.